Jak ktoś mi mówi, słuchaj, nie zmieniaj się, bądź tak, jaki jesteś. Nie podoba mi się to. Rozumiem intencje, i to teraz nie jest czepialstwo wobec takich osób, bo doceniam życzliwość, która się za tym kryje. Ale wszystko mi mówi, że dojrzałość właśnie polega na tym, żeby nieustannie być w procesie zmian. Tylko Bóg jest niezmienny w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jest niezmienny, bo jest prawdziwy. I on się nie musi stać prawdziwy. On jest prawdą. I wszystko, co przekazuje, jest prawdą. I w tym znaczeniu dziś pojawia się właśnie słowo niezmienność w tej Ewangelii.